kształtu przyszło nauczycieli, którzy nie bardzo w szkole. Wiedzą, jak mają te problemy jest bardzo, bardzo wiele i od tego się musi zacząć reforma. I dzisiaj nauczyciele do tego nie są przygotowani. I oczywiście tak samo z samorządami mówiliśmy o tym, kto poniesie koszty, tak? Czy dzieci poniosą koszty. Dzieci mogą ponieść koszty, dlatego że dzisiaj to, co jest dobrym elementem reformy, faktycznie jest rozwój tego mocnego, czteroletniego okresu nauczania początkowego, wydłużenie go. To jest dobra zmiana. Ale znowu, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nauczyciele do tego nie są przygotowani, to ta zmiana, mimo tego, że w założeniach dobra, ona może wcale nie przynieść dobrych skutków, ale popatrzmy, że często jest tak, że dzieci, które będą w tym czteroletnim systemie nauczania początkowego, będą musiały przejść do innego budynku szkolnego, ponieważ jest bardzo mało czasu na dostosowanie infrastruktury szkolnej i tak jak rok temu nagle dla samorządu spadł dodatkowy rocznik osób, czy dzieci, które samorządy musiały zapewnić miejsca w przedszkolach, tak teraz w dużej mierze koszty tej reformy, koszty dostosowania infrastruktury, które będą ogromne, ponieważ wiele szkół albo zostało zlikwidowanych, albo zmieniło swój nawet wygląd, tak, no bo to już nie kiedyś były podstawówki, były klasy dla małych dzieci, potem zrobiły się dla dużych, albo odwrotnie. No i te koszty przejdą na samorządy i samorządy dzisiaj możliwe, że dlatego redukują swoje wydatki inwestycyjne, bo obawiają się, że w najbliższych 2-3 latach będą musiały zdecydowanie zwiększyć środki przeznaczone właśnie na dostosowanie infrastruktury. A czy może być tak, że w małych miejscowościach, w których w tej chwili jest szkoła podstawowa bądź dwie szkoły podstawowe maksimum i jedno gimnazjum, wtedy, kiedy zamienimy na 8-klasową szkołę podstawową bądź szkoły podstawowe, spowoduje to, że większa grupa uczniów nie będzie szła dalej, ponieważ szkoła średnia, liceum, technikum, szkoła branżowa, będzie się znajdować w mieście powiatowym, to wydłuży dojazd, wiadomo jak to jest. Trzeba wstawać, a tutaj gdzieś jest jakaś praca pod ręką. Krótko mówiąc, czy zmiana struktury grozi wypadnięciem trochę większej grupy uczniów mieszkających w trudnych warunkach z systemu edukacji? Oczywiście grozi, tylko nie wiem, czy słowo grozi to jest dobre określenie, no bo słuchając między innymi ministra Morawieckiego, a także obserwując jego decyzje, wydaje mi się, że to jest jeden też z celów polityki, to znaczy ten wysoki poziom skolaryzacji jest traktowany jako raczej wada polskiego systemu edukacji i chyba chodzi o to, żeby więcej ludzi nie poszło na studia wyższe właśnie po to, żeby kształcić się w szkołach fachowych. Tutaj przy całej sympatii dla planów ministra Morawieckiego, no ostatnio zmroziła mnie informacja o tym, że Ministerstwo Rozwoju poparło ideę lobbystów z Poznania o utworzeniu klas o profilu call center. Nie wiem, czy Państwo słyszeli. Mam nadzieję, właśnie tutaj apeluję do pani minister Zalewskiej, żeby nie poparła, że to jest kiepski pomysł i call center to jest mało przyszłościowy zawód, no ale wydaje mi się, że no, jeżeli spojrzymy teraz na przykład na zarobki, to być może taka decyzja o nie pójściu na studia w wielu przypadkach może być dobra, tak? I to nie jest dramat osobisty. Oczywiście przy pewnych założeniach, przy pewnych warunkach, no jeżeli ten poziom wykształcenia powszechnego będzie faktycznie wysoki, jeżeli nie będzie się nawarstwiała jakaś społeczna, klasowa pogarda wobec osób, nie wiem, niższych, z niższym wykształceniem wobec tych z wyższym i tych z wyższym wobec tych z niższym, to nie będzie problemu, tak, ale wiadomo, że może być różnie. To jeszcze chciałem tylko ad vocem powiedzieć, że niestety nie udało się podgryć tej atmosfery, gdyż generalnie zgadzam się z tą diagnozą. Duża różnica do Generalnie Maria, ale potrzeba jeszcze faktycznie brakuje kilka takich osób, może za mało jest centrum, te osoby, które należały do tych róż, atrakcyjne odeszły do domu ojca. Wydaje mi się, że jeśli ktoś chce włączyć się, zapraszamy w tę niedzielę, aby zgłosić się do pani Krystyny, czy też do pani Wandy. To, co się w Stanach nazywa teaching ogłoszenie dla pedagogika jako dziedzina sama w sobie jest taki Orchard Lake konstruktor no właśnie w najbliższą niedzielę, kontynentalnej Europy, ponieważ to jest pierwsza niedziela miesiąca. Zapraszamy na godzinę pierwszą ku południu do kościoła seminarium na Świętym Walentynem Orchard Lake. Tam będzie msza święta intencja ojczyzna ojca świętego Franciszka, także dzień czynna za posługę Radia Maryja, telewizja trwa oraz
wszystkich słuchaczy i ofiarodawców. Także serdecznie zapraszamy całą rodzinę Radia Maryja z Detroit i okolicy, a także tych, którzy chcieli się, chcą się włączyć na wspólną modlitwę po mszy świętej, spotkanie, na którym dostępne będą jak zawsze publikacje o charakterze religijnym czy patriotycznym, będzie można złożyć dar serca na dalszy rozwój Radia Maryja Telewizji Trwam oraz dzieł postawy przy radiu. One muszą być potrzebne do tego, by tyle uczyć z tych tego, co, jak mam nadzieję, w nowoczesnych, kompetentnych osób najbliższego tygodnia, weekendu. To prawda, ale jednak edukacja musi być znacznie bardziej elastyczna. Jeżeli popatrzymy sobie na najlepsze modele edukacyjne, a one są szukane w Europie, to Finlandia. I to jest model, w którym to nauczyciel ma ogromną autonomię, ogromny presję, a tam wielodobie zależy, ale on jest świetnie wykorzystany. Tylko kilka środków w całej Finlandii, które mogą trwać nauczycieli. Bo w Polsce dzisiaj nauczyciel może trafić każdy. Co gorsza, te najważniejsze momenty czasu, czyli między przyszłym a wracam rocznie życia, gdzie to jest najbardziej podatne, najbardziej można najbardziej wpłynąć, tam wystarczy krótki kurs, tak? Czyli najgorsi, najkorzystniejsi nauczycielca, to tam, gdzie powinni być pytani, mistrzowie. I to jest ogólny problem polskiego systemu edukacyjnego, ale wracając do tego pierwotnego pytania, panie redaktor, czy to będzie problem z dostępem do edukacji na poziomie średniej? Nie wydaje mi się, żeby to był problem, bo dzisiaj dzieci i tak dojeżdżają do czasu do gimnazjów. Tego bym się nie bał i uważam, że akurat jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, potrzebne jest zmniejszenie czy obniżenie tego poziomu skolaryzacji, czyli tych osób, które kończą szkołę średnią, idą na studia wyższe, bo ten wskaźnik, ten współczynnik i tak spada od kilku lat. On od roku 2011 spadał, wynosił 42%, dzisiaj to już jest 37%, więc może lepiej, żeby uczenie się przygotowało na to, że nie mamy takiej liczby jak studentów, jaką mamy obecnie, tylko że ta liczba będzie mniejsza. Ale minister Gowin z tej diagnozy się na pewno nie ucieszy? No chyba nie. Nie wydaje mi się. To znaczy, to jest tak, że trzeba patrzeć, że szkolnictwo wyższe, o którym teraz nie rozmawiamy szczególnie, ma różne funkcje. Ona może mieć funkcję tą zawodową i tam faktycznie może być większa część, ponieważ dzisiaj potrzebujemy ludzi wysoko wykwalifikowanych także technicznie, ale niekoniecznie musi mieć tak wielu, na przykład magistrów czy doktorów, więc to może być kształcenie, które jest zawężone, ale jednak bardziej pogłębione. Natomiast w to nie chciałbym wchodzić, ponieważ to jest na zupełnie odrębną debatę. Tutaj bym akurat nie rzucał kamyczku do ogródka premiera Morawieckiego. Jednak skupimy się na Ministerstwie Edukacji. I na tym, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, to jest faktycznie fundamentalne pytanie, po co kształcimy, po co nam jest edukacja. I ja na to pytanie niestety w reformie pani minister Zalewskiej nie znajduję odpowiedzi, bo ja nie wiem, czy polska szkoła ma kształcić do rynku pracy, czy ma kształcić obywateli, czy ma kształcić, nie wiem, członków społeczeństwa, czy ma kształcić ogólnie, czy ma kształcić w sposób sprofilowany. To wszystko gdzieś tam się pojawia na marginesie, czy w takich didaskaliach, ale to nie jest jakoś sprecyzowane. A ja bym chciał, żebyśmy rozmowę o reformie edukacji zaczęli faktycznie od tych podstaw, dlatego że świat się zmienia. Bardzo dziękuję za dzisiejszą debatę, za dzisiejszą dyskusję. Moimi gośćmi byli Filip Kalapczyński z Fundacji Kaleckiego i dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Ja mówię do usłyszenia. Zuzanna Dąbrowska. Jest trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Nie żyje drugi godzin. Godzina trzecia. Potwierdziła to na naszej antenie. Jolanta Piątek, rzeczniczka kobieta. To szukamy już tylko 6 górników właśnie od tytułu. Radio Maryja Katolicki, głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Na konferencji prasowej, że w czasie wstrząsu w jego zasięgu było około 30 osób, 20 doznało obrażeń, większość lekkich. 3 osoby trafiły do szpitala, jednak pozytywnie zagraża niebezpieczeństwo. Do wypadku doszło na głębokości 1100 metrów. Wstrząs był odczuwalny przez mieszkańców Polkowic i okolic. Miał siłę 4,5 stopnia. Sejm debatował nad reformą oświaty. Zakończyło się pierwsze czytanie projektów ustaw zmieniających system edukacji. Katarzyna Ingram. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, przedstawiając założenia reformy, mówiła, że wzmocnione zostaną małe szkoły. Minister zapowiadała zmniejszenie obwodów, wsparcie w doskonaleniu zawodowym dla nauczycieli oraz koniec z nauczaniem pod testy. Test oczywiście pojawi się na egzaminie, ale będzie on tylko w połowie tego egzaminu. Platforma Obywatelska złożyła wniosek o odrzucenie projektów ustaw reformujących oświatę. Głosowanie nad wnioskiem jutro rano. Jeśli dojdzie do odrzucenia, PO chce wysłuchania publicznego. Krystyna Szumilas z Platformy Obywatelskiej mówiła, że zmiany, które proponuje ministerstwo, są już w systemie edukacji. Otóż pani minister, nauka języka obcego w szkołach
jest obowiązkowa od pierwszej klasy i jest obowiązek kontynuowania nauki tego języka. To już jest w systemie edukacji. Minister, odpowiadając na pytania posłów, mówiła, że reforma jest policzona, skonsultowana z samorządami i rodzicami. Uczniowie do nowej szkoły poszliby 1 września 2017 roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prokuratura nie ma wątpliwości, że wszyscy oskarżeni są winni zarzucanych im czynów. Przed warszawskim sądem dobiega końca proces w sprawie nielegalnych podsłuchów. Dla Marka Falenty śledczy chcą 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wobec kelnera Łukasza N. chcą odstąpienie od wymierzenia kary. Ksenia Maciczak. Sprawa podsłuchów przed warszawskim sądem trwała 1,5 roku. Motywy działania oskarżonych miały mieć charakter biznesowo-finansowy. Jeden z kelnerów potwierdził, że Marek Falenta miał zlecać nagrywanie polityków. I choć on sam do tego się nie przyznaje, prokurator Anna Hopfer przekonuje, że... Taką postawę należy uznać za linią obrony oskarżonego. Przeczy temu zarówno wskazany wcześniej materiał dowodowy, jak i ustalenia poczynione w tym zakresie. Jednocześnie prokurator wskazała, że śledczy nie mają wątpliwości, iż wszyscy oskarżeni są winni zarzucanych im czynów. To dlatego, że biznesmen wszystkim oferował w zamian za podsłuchy pieniądze, obiecywał też udział w przyszłych zyskach. Śledczy chcą jednak, by sąd odstąpił od wymierzenia kary Łukaszowi N., bowiem on od samego początku współpracował z prokuraturą. Kolejny termin rozprawy sąd wyznaczył na 16 grudnia. Wtedy głos zabierze obrona, a także sami oskarżeni. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Hawana żegna Fidela Castro. Zmarły 26 listopada przywódca kubańskiej rewolucji zostanie uczczony podczas wielotysięcznego wiecu w centrum miasta. Wezmą w nim udział rządowe delegacje i mieszkańcy miasta. Obecni będą m.in. szefowie rządów Ameryki Południowej, prezydent Boliwii Evo Morales i Wenezueli Nicolas Maduro. Hiszpanię ma reprezentować emerytowany król Juan Carlos. Do Hawany nie przyleci ani prezydent Rosji Władimir Putin, ani Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Siostra Fidela, Juanita, która 52 lata temu uciekła z Kuby, też zapowiedziała, że nie weźmie udziału w uroczystościach i pogrzebie planowanym na 4 grudnia. Tłumaczyła swą decyzję w rozmowie z hiszpańską telewizją. Przez rewolucję nauczyłam się walczyć z niesprawiedliwością. W najbliższych dniach karawan z urną z prochami Fidela Castro będzie objeżdżał poszczególne miasta w drodze do Santiago de Cuba, miasta, w którym rozpoczęła się kubańska rewolucja. W niedzielę rano urna zostanie złożona na tamtejszym cmentarzu pod wezwaniem świętej Ifigenii. Mężczyzna, który wjechał w pieszych na terenie Uniwersytetu Stanowego w Ohio i zaatakował ich nożem, był żołnierzem tak zwanego państwa islamskiego. Poinformowała o tym związana z dżihadystami agencja informacyjna AMAK. Urodzony w Somalii student wjechał przedwczoraj samochodem w grupę ludzi, po czym ranił kilka osób nożem. Następnie został zastrzelony przez policjanta. Napastnikiem był student 3 roku tamtejszego uniwersytetu. Urodził się w Somalii, a następnie uzyskał prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Rannych zostało 11 osób, w tym jedna ciężko, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prognoza pogody. A my wracamy do kraju. W dzień będzie zachmurzenie duże, okresami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu i na wybrzeżu deszczu. Temperatura od -2 stopni w rejonach podgórskich przez +3 na pozostałym obszarze, jedynie nad samym morzem do +6. Wiatr na wybrzeżu dość silny, w głębi kraju umiarkowany i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 3:05. Na Pawiaku została otwarta wystawa Ślady pamięci 50 lat Muzeum Więzienia Pawiak. W latach 1939-44 Pawiak był największym niemieckim więzieniem politycznym na terytorium okupowanej Polski. Muzeum Więzienia Pawiak otwarto 28 listopada 1965 roku. Patronem medialnym wystawy jest Polskie Radio. O tym, co można zobaczyć na jubileuszowej wystawie, Witold Banach. Wystawa podsumowuje obchody 50. rocznicy powstania muzeum i ukazuje historię Pawiaka od początku jego istnienia po czasy współczesne, wyjaśnia kierownik placówki Joanna Gierczyńska. Naszym zamiarem było skupienie się przede wszystkim na okresie od 1944 roku, czyli jak to miejsce wyglądało po zburzeniu, po wycofaniu się Niemców z Warszawy i dlaczego ono nigdy nie zostało zapomniane. Prezentujemy na tej wystawie sporo zdjęć, które dotąd nie były pokazywane.
Znaleźliśmy je w różnych archiwach, też w archiwach internetowych. Staraliśmy się pokazać jak najwięcej zdjęć właśnie szczególnie z tego okresu powojennego. Te wszystkie msze, uroczystości na ruinach Pawiaka. One są bardzo wymowne. W latach 40. tuż po zakończeniu działań wojennych ktoś na tych ruinach zrobił krzyż z kraty. Także to jest dokładnie sfotografowane i robi niesamowite wrażenie. Oczywiście też przywołujemy fragmenty relacji więźniów z tamtego okresu. A Pawiak nigdy nie został zapomniany, ponieważ jest to wyjątkowe miejsce na polskiej mapie martyrologicznej, mówi jeden z byłych więźniów Pawiaka, Leszek Zabłocki. Pawiak jest jednym z fragmentów zbrodniczej działalności Niemców na terenie Polski w czasie okupacji. Uważam, że o tym nie można zapominać, mając na uwadze robienie wszystkiego, żeby tego typu wydarzenia się nie powtórzyły. A w tej chwili często historia usiłuje być wypaczana przez różnych osobników. A tak, Leszek Zabłocki wspomina czas uwięzienia na Pawiaku. Byłem więźniem Pawiaka przez 4 miesiące. Ja się nigdy nie czułem męczennikiem. Ja się zawsze czułem bojownikiem. Zawsze walczyłem o to, żeby godnie, podkreślam, godnie przetrwać. Na Pawiaku nie było życia, tylko było przetrwanie. Ja siedziałem w specyficznych warunkach. Przez całe 4 miesiące byłem więziony w pojedynczej, izolowanej celi, bez kontaktu z innymi więźniami. Ze mną kontakt mieli tylko SS-mani i ci koledzy więźniowie, tak zwani funkcyjni, którzy tam mi podawali miskę z zupą, kawałek chleba. Także cały mój wysiłek w tym czasie był skierowany na to, żeby przetrwać tą izolację i nie zwariować. Ja właściwie nigdy nie wiedziałem, co będzie dnia następnego. Potem wywieziono mnie do obozu koncentracyjnego. Według szacunków historyków od 2 października 1939 roku do 21 sierpnia 1944 na Pawiaku więzionych było około 100 tysięcy osób, z czego około 37 tysięcy osób zostało zamordowanych. Resztę więźniów wywieziono do obozów koncentracyjnych. Początek tego procesu można również zobaczyć na wystawie, mówi Joanna Gierczyńska. Prezentujemy bardzo ciekawą fotografię przedstawiającą wizytę Himmlera, który był na Pawiaku 29 kwietnia 1940 roku i w kilka dni po tej wizycie odszedł z Pawiaka pierwszy transport do obozu KL Sachsenhausen. Znaczną część więźniów Pawiaka stanowiła elita Warszawy. Byli to lekarze, naukowcy, prawnicy, sportowcy, duchowni, działacze polityczni i ludzie kultury. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A w naszym studiu pan Juliusz Sabak, portal Defense24. Dzień dobry. Dzień dobry. No i porozmawiamy o tym, co będzie działo się na Białorusi w przyszłym roku. Wielkie manewry Zapad 2017. Oczywiście można powiedzieć, manewry będą się odbywać jak co roku. Więc właściwie cóż to za temat? No więc będą się odbywać jak co roku, tylko skala będzie trochę inna. Bo wedle informacji, które już dotarły do dziennikarzy, to na ten przyszłoroczne manewry zamówiono transport 80 razy większy niż dotychczas. No i oczywiście od razu zaczęły się spekulacje, o co chodzi. No rzeczywiście, zamówiono 80 razy więcej wagonów niż w roku bieżącym, czyli 2016. Czyli ponad 4 tysiące wagonów. Ponad 4 tysiące. No dla porównania, rok temu było tych wagonów 125 zakontraktowanych. W tym roku zaledwie 50, ale też ćwiczenia nie były prowadzone zbyt intensywnie. Natomiast no, przyszłoroczne mają być duże, mają być znaczące i mają prawdopodobnie stanowić odpowiedź na rozmieszczenie wojsk NATO w Polsce, w krajach bałtyckich. Chociaż opozycja białoruska też alarmuje, że równie dobrze mogą to być wojska, które na przykład pojadą do Białorusi i już tam zostaną. Mimo tego, że Łukaszenko od dłuższego czasu kategorycznie się broni przed tym, żeby na stałe wojska rosyjskie mieć, już odmówił utworzenia bazy wojskowej lotniczej, która miała tam powstać jeszcze, no tak naprawdę tuż przed rozpoczęciem konfliktu na Ukrainie, on z otwartymi rękami witał te rosyjskie lotnictwo. Dzisiaj nie jest zainteresowany, odmówił też wprowadzenia na Białoruś systemów Iskander. No ale
zajęcie czy też podporządkowanie Białorusi to jest tylko jeden ze scenariuszy, o których się mówi. Pojawiły się również spekulacje, że być może chodzi o jakieś działania, które byłyby wymierzone w Ukrainę, albo, co brzmi z naszego punktu widzenia jeszcze bardziej poważnie, jakieś działania, których celem mogłyby być na przykład państwa bałtyckie. Na ile to są realne scenariusze? Tak naprawdę wszystkie te scenariusze są możliwe, oczywiście, z wojskowego punktu widzenia, jak najbardziej z politycznego, no najbardziej prawdopodobnym kierunkiem ewentualnej operacji, bo tutaj stawiamy bardzo duży znak zapytania, no to byłaby jednak Ukraina, gdzie tak naprawdę wiemy już, że od 2014 roku walczą wojska rosyjskie. Duże siły są rozmieszczone na granicy Ukrainy i w pobliżu granicy z Białorusią. No tak, ale jest jedna, myślę, że znacząca różnica. Znaczy do tej pory Rosjanie cały czas konsekwentnie twierdzą, że to nie ich żołnierze walczą na Ukrainie, że to są separatyści. Oni są oczywiście wspierani przez Rosję, do tego się Rosja przyznaje, ale nie ma mowy o tym, żeby wysyłać tam regularne oddziały wojska. Oczywiście o tym, że jest inaczej, doskonale wiemy, ale ta oficjalna linia Kremla mówi o zupełnie innym podejściu. Wysłanie rosyjskich jednostek, które były na manewrach na Białorusi, na granicę z Ukrainą, no, tego nie dałoby się już wytłumaczyć separatystami. No oczywiście, to mógłby być taki dość jasny sygnał zmiany działań względem Ukrainy, ale też no, nie możemy wykluczyć, że nagle ogniska separatyzmu wybuchną na północy kraju i z bratnią pomocą wyruszą ochotnicy akurat urlopowani po ćwiczeniach na Białorusi. Czyli którzy przypadkowo akurat w tym czasie tam byli. Tak, akurat przypadkiem tam byli. To jest zresztą na terenie Rosji dość popularny żart, że najbardziej ryzykowne w armii jest wziąć urlop, bo najwięcej umiera urlopowanych żołnierzy, jak się okazuje. Wszyscy wyjeżdżają gdzieś i potem wracają już niestety w zaplombowanych trumnach. Także jakby odrzucając te powłoczkę politycznej i zasłony dymnej, no trzeba powiedzieć, że tak naprawdę regularne jednostki od kilku lat walczą na Ukrainie i to wielokrotnie zostało udowodnione. Natomiast no oczywiście, że ofensywa od strony Białorusi zdecydowanie zmieniłaby sytuację, przede wszystkim pogorszyłaby sytuację sił zbrojnych Ukrainy. No ale teraz pytanie, czy z politycznego punktu widzenia Rosji tego typu działania byłyby do czegokolwiek potrzebne? Znaczy, co Rosja mogłaby w ten sposób osiągnąć, oprócz tego, że sytuacja Ukrainy stałaby się jeszcze bardziej trudna? No tak naprawdę to by zdecydowanie pogorszyło też sytuację Rosji i Białorusi, która stanowi w tej chwili takie uchylone okno Rosji na przykład w temacie zakupów rzeczy, których oficjalnie sprowadzać nie może. I kolejny popularny w Rosji żart, który krąży po internecie, to są na przykład białoruskie krewetki, białoruskie mandarynki i inne tego typu oliwa z oliwek, też oryginalna, tak? Też białoruska, ponieważ bardzo często w supermarketach w Moskwie na przykład pojawiają się krewetki kraju pochodzenia Białoruś. Ale jakby odrzucając te żarty, no, tak naprawdę pozycja Białorusi jest bardzo wygodna i dla Rosji, i dla Łukaszenki. Natomiast ta zależność Białorusi od Rosji też jest oczywista i nie podlega dyskusji, niezależnie od różnych manewrów, które Łukaszenko próbuje robić, żeby pokazać, że jednak jest samodzielnym bytem politycznym. No to na ile w takim razie znaczenie ma rzeczywiście to, że Łukaszenka protestuje, nie chce rosyjskich wojsk na swoim terytorium, skoro tak naprawdę słyszymy teraz o tym, że zamówiono kilka tysięcy wagonów, co oznacza, że na teren Białorusi może być przetransportowanych nawet kilka rosyjskich dywizji? No oczywiście to jest poważny problem i tutaj no, może zostać postawiony przed faktem dokonanym po prostu, że będzie miał te rosyjskie wojska i one już nie wyjadą, bo na przykład zabraknie wagonów, żeby wróciły. Natomiast no, jest to skomplikowana sytuacja. No, Łukaszenko od jakiegoś czasu próbował się jakoś tutaj odcinać od tego i zachować rodzaj neutralności również, na przykład oferując możliwość kontaktów w czasie tych rozmów pokojowych prowadzonych w Mińsku. Natomiast no,
jakby sytuacja Łukaszenki też jest skomplikowana, bo on z jednej strony jest bardzo zależny od Rosji i od Moskwy i od rosyjskich dostaw sprzętu wojskowego na przykład, a z drugiej strony stara się zachować jakąś przynajmniej pozorną niezależność i intensywnie stara się wprowadzić na przykład nowoczesny system uzbrojenia białoruskiego z domieszką różnych technologii, na przykład sprowadzanych z Chin. No, natomiast, no, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja bardzo skomplikowana. Takiego balansowania tak naprawdę na tym płocie dzielącym dzielącym Rosję od Unii Europejskiej. No to teraz w takim razie zostawmy z boku te bardziej radykalne scenariusze mówiące o przejęciu kontroli nad Białorusią, czy też o jakichś działaniach na granicy Ukrainy, czy też państw bałtyckich. Jeżeli do takich ruchów by nie doszło, jeżeli chodziłoby tylko rzeczywiście o przeprowadzenie gigantycznych manewrów wojskowych z udziałem kilku rosyjskich dywizji, to pytanie, po co Rosja to robi? Bo przecież wysłanie kilku dywizji, przeprowadzenie tego typu manewrów, wystrzelenie iluś pocisków, spalenie iluś setek tysięcy litrów ropy przez czołgi, to są wszystko gigantyczne koszty. No oczywiście, ale Rosja tak naprawdę dość intensywnie ćwiczy na różnych kierunkach stale. A o tym się w Polsce nie za wiele mówi, poza branżą taką ściśle związaną z obronnością, ale to są bardzo istotne ćwiczenia również ze względu na te ilości wagonów. To znaczy Rosjanie w ten sposób nie tylko zademonstrują siłę i z punktu widzenia rosyjskiej opinii publicznej dadzą odpór agresywnym działaniom imperialistycznego NATO. Chodzi o PR, skierowany do Rosji? Chodzi o PR na użytek wewnętrznej polityki i jakby podkreślenia, że kraj mimo, że jest zagrożony przez złe NATO i złą Unię, to jednak się broni i tutaj sygnalizuje swoją siłę. Z drugiej strony tak ogromna operacja przemieszczenia wojsk to jest też test możliwości po prostu szybkiego przerzutu takich sił. My podobne ćwiczenia prowadziliśmy w ostatnich miesiącach na przykład z wojskami amerykańskimi, te wszystkie Dragon Raid i tak dalej, te wszystkie operacje na malutką skalę pokazujące trasy, którymi będą się przemieszczały ewentualne wojska na wschodnią flankę, czyli do krajów bałtyckich, do wschodniej Polski. No, to były podobne działania, ale na zdecydowanie mniejszą skalę. No i rozumiem, że gdy w ten sposób spojrzymy na te gigantyczne manewry, to możemy mówić nie o wydawaniu pieniędzy, znaczy o wydawaniu też, ale nie o marnowaniu pieniędzy, tylko o inwestycji. Tak, oczywiście, to jest inwestycja, że tak powiem, w te sygnały na zewnątrz, ale też do wewnątrz. To znaczy z jednej strony to jest pokazanie, że Rosja jest nadal silna obywatelom Rosji, którzy się mogli czuć ostatnio niespecjalnie usatysfakcjonowani. Z drugiej strony Rosja sygnalizuje, że jest w stanie zdecydowanie przeciwdziałać ewentualnym działaniom NATO albo przeprowadzić niespodziewane i zmasowane działania na tak naprawdę dowolnym kierunku, niekoniecznie operując tego Kaliningradu już legendarnego niemal. No to teraz wróćmy do samych ćwiczeń Zapad 2017. Bez względu na tą gigantyczną skalę, której będziemy świadkami, Rosjanie nie kryją, że to są ćwiczenia, które są odpowiedzią na obecność sił NATO w tej części Europy. Co Rosjanie ćwiczą w takim razie? Ćwiczą obronę przed oddziałami NATO, czy ćwiczą jednak to, no, w jaki sposób na teren państw NATO się w szybki i skuteczny sposób przedostać swoimi dywizjami? No ja myślę, że to jest dobre pytanie, ale to jest pytanie z gatunku tego, co w ogóle ćwiczą armie. Oficjalnie na przykład jednostki specjalne białoruskie, rosyjskie i na przykład serbskie, które intensywnie współdziałają od wielu lat z Rosjanami, będą ćwiczyć eliminowanie terrorystów, którzy tam gdzieś zajęli jakąś wioskę, czyli de facto będą trenować walkę z separatystami w zachodniej Białorusi. Bardzo intrygujące, ale to jest też taki temat dość popularny w ostatnich rosyjskich ćwiczeniach, to znaczy, że nagle pojawia się jakieś ognisko separatystów, oczywiście granice kraju przekraczają jakieś wrogie oddziały i siły zbrojne mają je wyeliminować, tak naprawdę stosując pełny wachlarz środków, czyli przeprowadzając pełną operację bojową. No, ta obecność oddziałów serbskich może budzić
pewne zdumienie w tej układance. Nie powinna, to znaczy... No, kraj ubiegający się o członkostwo w Unii Europejskiej. Tak, kraj, który w ostatnim czasie dokonywał dość intensywnego zwrotu w stronę Rosji, planuje duże zakupy sprzętu i od wielu lat ćwiczy razem z Białorusią i z Rosją swoje wojska. Tak naprawdę można się spodziewać, że tym kierunkiem, na którym Rosja będzie się intensywnie rozwijać, jeśli chodzi o wpływy, no to nie będzie wcale rejon krajów bałtyckich, tylko właśnie Bałkany i tutaj na przykład Naddniestrze i inne tego typu takie punkty zapalne, ośrodki potencjalnego rozszerzania swoich wpływów. Także najpierw myślę, że Bałkany, co by zamknęło w klamrze bardzo Ukrainę, natomiast no, nacisk na naszą część Europy, taką już tak naprawdę mocno zakorzenioną w NATO, dopiero w drugiej kolejności i bardziej przez pokazywanie swojej siły niż jakieś agresywne działania. Gdzie Rosja mogłaby na Bałkanach rozgrywać swoje interesy? No bo to, że na pewno Serbia jest krajem, który spogląda na Rosję i jest z Rosją blisko, to pan o tym wspomniał, ale no, gdzie jeszcze Rosja mogłaby szukać możliwości zwiększenia swoich wpływów? Bułgaria? Bułgaria jest dobrym przykładem, chociażby po ostatnich działaniach, które się tam odbyły. W Polsce takim mało zauważonym motywem była ta zmiana władzy, która nastąpiła i perturbacje przy tej okazji, to znaczy prezydentem został oficer lotnictwa, który, nawet dowódca sił zbrojnych, który zrezygnował ze swojego stanowiska w proteście przeciwko temu, że Bułgaria zrezygnowała z serwisowania swoich samolotów w Rosji i podpisała porozumienie dość takie mocno w Polsce nagłośnione na temat remontów i modernizacji samolotów w Polsce. I jednym z następstw tych wyborów było to, że oczywiście rząd podał się do dymisji. Minister obrony został oskarżony o działanie na szkodę państwa poprzez podpisanie umowy z Polską oraz Bułgaria bardzo szybko podpisała umowę na remont 10 silników do swoich myśliwców w Rosji. Czyli Bułgaria, która od bardzo wielu lat nie ma pieniędzy, żeby kupić nowe myśliwce, tak naprawdę rezygnowała wielokrotnie z zakupu sprzętu zachodniego, nawet pochodzącego z trzeciej ręki. W tej chwili będzie państwem NATO, które serwisuje swój sprzęt w Rosji. Więc jest to zdecydowanie taki sygnał, że ta opcja prokremlowska w Bułgarii znowu zdobyła większą przewagę, bo ona była bardzo silna. To idźmy dalej. Czarnogóra? To możliwe, ale nie jest to rejon aż tak dużej aktywności w tej chwili. Ale pamiętam takie informacje sprzed lat, które docierały do Polski, jeżeli chodzi o sytuację na Czarnogórze. No, mówiono bardzo wyraźnie o tym, że Czarnogóra w dużej mierze była uzależniona od rosyjskiego biznesu, od rosyjskich pieniędzy, że olbrzymie wpływy na terytorium Czarnogóry mieli po prostu rosyjscy biznesmeni, którzy w mniejszym lub większym stopniu byli oczywiście też związani z Kremlem. Oczywiście, ale tego typu problemy ma większość tych, powiedzmy, słabych, jeśli chodzi o władzę i o demokratyczną strukturę państw na Bałkanach, ale bardziej właśnie skłaniałbym się ku tym takim mocno wyraźnie ciążącym w stronę Moskwy państwom jak Serbia, jak Naddniestrze, w którym stacjonują oddziały tu pokojowe. Ciężko mówić o ciążeniu, tak naprawdę. Ale Naddniestrze jest tym rzekłbym ośrodkiem, z którego można się spodziewać jakiejś ekspansji, jeśli chodzi o pojawianie się separatystów albo... Mówimy teraz o Mołdawii? Mówimy teraz o Mołdawii, która ma duże problemy w tej kwestii. No i tak naprawdę to Naddniestrze, czyli ten kawałek wycięty z terytorium Mołdawii, jest pod kontrolą rosyjską. No to w takim razie jedno bardzo oczywiste pytanie, które się tu pojawia. Gdyby się okazało, że Rosjanie rzeczywiście zmienili kierunek swojego zainteresowania i pozostawiają niejako w spokoju Białoruś, państwa bałtyckie, przesmyk suwalski, być może w jakiejś mierze również Ukrainę, a zaczynają w dużo większym stopniu koncentrować swoją uwagę na Bałkanach, czy nie doszłoby do sytuacji, w której i NATO, i Unia Europejska powiedziałyby,
Okej. Okay. Nas zostawiacie w spokoju, a my przymykamy oczy na to, co robicie na Bałkanach. No, pojawiają się tego typu obawy i tutaj w dużym stopniu to będą kwestie, myślę, rozgrywane przez Kreml, bo to jest tak naprawdę próba odzyskania tych stref wpływów z lat tak naprawdę minionych. No, tak naprawdę jest to sen, ten sen o rosyjskim imperium i Rosja dobrze sobie radzi niestety, rozgrywając wiele rzeczy w bardzo długim takim marginesie czasowym. To znaczy spokojnie bardzo Rosjanie rozgrywali swoje interesy na Bliskim Wschodzie, ugrali co potrzebowali na Ukrainie, teraz przemieszczają się w inne rejony, ale oni utrzymują nacisk. To jest ta sytuacja, kiedy, prawda, troszkę się naciska na wszystkich kierunkach i patrzymy, w którą stronę przeciwnik najbardziej ustępuje. Ale to jest przedziwna sytuacja, bo przecież nie od dziś. Mówi się o gigantycznych kłopotach rosyjskiej gospodarki. Mówi się o katastrofalnych cenach ropy, gazu, które rujnują rosyjski budżet. Świat Zachodu, eksperci zachodni śmieją się z tego nieszczęsnego rosyjskiego lotniskowca, który dymi jak parowiec z czasów II wojny światowej. A mimo to to wszystko działa i przynosi efekty. No tak, to jest ta osobliwa sytuacja, w której no, możemy się śmiać ze szczegółów, ale w ogóle daje nam to dość jednak silne państwo i przede wszystkim państwo, które dzięki takiej, a nie innej strukturze polityki prowadzi dość konsekwentną dyplomatyczno-militarną działalność w wielu rejonach świata i tak naprawdę zdobywa sobie sojuszników na różnych kontynentach z różną siłą, wchodząc na przykład w te miejsca, gdzie ustępują Amerykanie, albo teraz gdzie się pokłóciliśmy. Wskazujemy na przykład na Syrię. Na Syrię, ale też na Egipt, który po tym, jak wstrzymano wsparcie amerykańskie, bardzo intensywne dla sił zbrojnych, no, skorzystał z możliwości zakupu sprzętu w Rosji, albo tego miksu osobliwego, który u nas spowodował pewne polityczno-medialne zamieszanie, czyli zakup słynnych Mistrali we Francji oraz całego sprzętu, który Rosjanie mieli dla nich w Rosji. Łącznie ze śmigłowcami, które specjalnie na potrzeby tych Mistrali zostały zaprojektowane w tych wersjach morskich. No to o tej części zakupów w polskich mediach ciężko było usłyszeć. Tak, bo one nie były tak interesujące jak te krążące plotki na temat Mistrali za jednego dolara. Natomiast no, to są takie sygnały, które nam mówią, kto z kim się dogaduje, bo umówmy się, że ale, przepraszam, ale jednocześnie na tych Mistralach, o których już rozmawiamy, w trakcie, kiedy u nas doszło do tej wielkiej afery, na te Mistrale wizytował minister obrony narodowej Francji. I rozumiem, że oglądał na tych Mistralach te rosyjskie śmigłowce. Jeszcze nie, bo one jeszcze nie zostały dostarczone, ale w tej chwili Egipt negocjuje tak naprawdę zakup tego wszystkiego, co Rosjanom jest niepotrzebne, bo nie kupili tych Mistrali i mają w związku z tym uruchomione projekty, całe wyposażenie, które są w stanie odstąpić po atrakcyjnej cenie swojemu sojusznikowi, bratniemu narodowi i tak dalej. Niestety, tu muszę przerwać i na tym egipsko-rosyjsko-polsko-francuskim wątku dziś przynajmniej musimy naszą dyskusję zakończyć. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Pan Juliusz Sabak, portal Defense 24. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dwóch górników nie żyje, a sześciu jest wciąż poszukiwanych. W kopalni Rudna w Polkowicach doszło wieczorem do silnego wstrząsu. W strefie przebywało 30 górników, 20 z nich udzielono pomocy medycznej. Ze strefy zagrożenia ewakuowano na powierzchnię 8 górników, którzy zostali przewiezieni do szpitali. Wstrząs miał magnitudę około 3,4 stopnia. Epicentrum wstrząsu znajdowało się na głębokości 1500 metrów. Zamiast 5, jedna państwowa inspekcja będzie badać bezpieczeństwo i jakość żywności w kraju. Minister rolnictwa przygotowuje w resorcie projekt ustawy w tej sprawie. Nowa instytucja, Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności, miałaby zacząć funkcjonować od początku 2018 roku. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wskazuje, że dziś system badania bezpieczeństwa żywności jest rozproszony. Odpowiadają za niego dwa resorty, ale również instytucje podległe władzom samorządowym. Tutaj chcemy ten proces do końca przyszłego roku zakończyć, tak aby ta inspekcja jednolita zaczęła funkcjonować.
nie będzie powtarzających się kontroli. Przedsiębiorcy będą mieli jednego partnera i koszty teraz rozproszone będą miały jednego dysponenta. Zastrzeżenia do planów resortu rolnictwa ma minister zdrowia oraz podległy mu główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Dla ministra zdrowia najważniejsze będzie bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. W polskim prawie minister zdrowia jest odpowiedzialny za koordynację działań nadzorczych w tym zakresie i absolutnie tych obowiązków nie chce się pozbyć. Resort rolnictwa chce, by Rada Ministrów przyjęła projekt powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności do końca roku. Michał Fedusia, Polskie Radio. Premier Włoch znów zapowiada, że zawetuje budżet Unii Europejskiej, jeżeli nie zacznie się ona poważnie zajmować uchodźcami. Byłaby to odpowiedź Matteo Renziego krajom, które nie zamierzają pomóc Włochom w rozwiązaniu tego kryzysu. Zawetowaniem budżetu szef włoskiego rządu zagroził wcześniej tym krajom, które nie wywiązują się z obowiązku relokacji uchodźców i polemizował już w tej sprawie osobiście z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Dziś Matteo Renzi powiedział, że jeśli wyjdzie obronną ręką z niedzielnego referendum konstytucyjnego, którym Włosi poprzeć mogą bądź odrzucić proponowane przez jego rząd reformy ustawy zasadniczej, to zaraz następnego dnia wystąpię do parlamentu o zgodę na zawetowanie europejskiego budżetu, jeśli Europa nie zacznie zajmować się poważnie migrantami. Obserwatorzy nie wykluczają, że często ostatnio polemiki Renziego z Unią podyktowane są chęcią pozyskania w referendum także głosów eurosceptyków. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 3:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 1 lutego ma wejść w życie ustawa o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zgodnie z pomysłem rządu, centrum przejmie z Rady Działalności Pożytku Publicznego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W 2017 roku ma on dysponować około 60 milionami złotych. Do zadań centrum będzie należeć zwiększanie instytucjonalnej sprawności zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, ich niezależności, wpływ na ich profesjonalizm działania przy jednoczesnym zachowaniu ich obywatelskiego charakteru. A my w naszej debacie poranka porozmawiamy o funkcjonowaniu trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych. Robert Walenciak, dzień dobry. Ze mną w studiu Paweł Kęska, rzecznik Caritas Polska. Witam. Sławomir Brzuzek, prezes Fundacji Nasza Ziemia. Stanisław Kowalski, prezes Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Dzień dobry. I Maciej Woźniakiewicz, publicysta. I panowie, no pierwsze pytanie jakby państwu oczywiste. Co was wszystkich pcha do działania w organizacjach pozarządowych? Co się dzieje z tymi ludźmi, że nagle rzucają wszystko, rzucają zawód, w którym się wykształcili i poświęcają się pracy, czasami na chwilę, a czasami na całe życie. Maciej Woźniakiewicz. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że ja mogę to mówić na podstawie tego, co ja doświadczam w swojej audycji, którą prowadzę, Społeczeństwo Obywatelskie Reaktywacja. Otóż moi goście przede wszystkim kierują się empatią. To jest jakby pierwsza podstawowa sprawa, która pcha ich do jakiegoś działania poza swoją pracą. Ale każdy z nich, niezależnie od tego, ma swoją pracę. To znaczy nie każdy, no bo czasami można pracować w fundacji jako pracownik, ale natomiast wszystkie działalności takie wewnętrzne, które kierują tym człowiekiem, czyli empatia, właśnie one kierują ich do tego typu działania. Stanisław Kowalski, prezes Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą, jest też kawalerem Orderu Uśmiechu. Zgadza się. No i co pcha ludzi, którzy pracują? Przecież to jest rzecz straszna dla osób postronnych. Dzieci są chore, dzieci są po porażeniu mózgowym, trzeba im pomagać, rehabilitować. Komu by się chciało? Znaczy mój przypadek jest szczególny, dlatego że nigdy nie marzyłem, nawet nigdy nie przypuszczałem, że będę prowadził jakąkolwiek działalność charytatywną, ponieważ prowadziłem tak zwany biznes, który dawał mi olbrzymie zyski, korzyści.
No, ale tak się stało, że wtedy, kiedy miałem naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy, bo wybudowałem sobie willę na Żoliborzu, to w trzy tygodnie przed przeprowadzeniem się do tej willi zginęła w wypadku samochodowym moja żona, zostawiając mi 12-letnią dziewczynkę, córkę. No i to wszystko się przewartościowało, bo zacząłem patrzeć innymi oczami. I wówczas postanowiłem, ponieważ rzeczywiście miałem dużo pieniędzy, te pieniądze jakoś częściowo rozdawać. I tak się złożyło, że dowiedział się o tym profesor Religa, że ja tak prywatnym osobom sobie daję na lewo, na prawo, kto przyjdzie, to dostaje. Przyjechał do mnie i mówi: panie Kowalski, to nie tak. Musi pan założyć fundację. No to ja mówię: no to dobrze, to załóżmy fundację osób wypadków drogowych. No nie, 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 a wiem, że to żona zginęła. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dawać pieniądze tym ludziom, którzy naprawdę najbardziej potrzebują. I najwięcej jest tych osób, a tych osób to znaczy dzieci. Bo jeżeli pan chce wspomagać dzieci, to dzieci z porażeniem mózgowym. I profesor Religa to był rok 1998. I tak w obecności wszystkich tam zebranych powiedział: ja daję Kowalskiemu swoje nazwisko, żadnej fundacji, żadnemu stowarzyszeniu nie dałem, jemu dam, ale pod warunkiem, że on będzie wspierał dzieci z porażeniem mózgowym. I tak się zaczęło. Caritas ma chyba łatwiej, bo to tak. Jest instytucja, która funkcjonuje od lat, ma swoje struktury, także to nie jest... To już jest coś zorganizowanego, coś dużego. Ale też każdy podejmuje swoją decyzję. Ja tak zacznę króciutko od siebie. Będąc dziennikarzem radiowym ponad 20 lat, trafiłem tam, po prostu było to miejsce pracy. Natomiast teraz, po kilku latach, praca tam zmieniła mi życie, myślenie, funkcjonowanie również. Otwierają się coraz szerzej oczy na świat i to się zaczyna robić moją misją w jakimś sensie, jeszcze nie wiem, jak to będzie dalej, ale tak to jest. Jest to bardzo ważne. A wolontariusze, osoby angażujące się w Caritas, to są najczęściej, bo nie tylko, ale najczęściej osoby z nowych grup społecznych, choćby sąsiedzi. W połowie polskich parafii są parafiane zespoły Caritas, gdzie trwa nieustanna pomoc sąsiedzka. Czyli pół Polski się sobą opiekuje naraz, tak? I to są decyzje pojedynczych osób, które mają czas albo które mają chęć do działania. To są też wolontariusze, którzy są w hospicjach, w ośrodkach, po prostu decydują się na pomaganie innym, a już istnieje struktura organizacyjna i to jest o wiele prostsze, więc tak to u nas funkcjonuje. No, struktura to jest rzecz duża, poważna, ogólnoświatowa, więc teraz nie ma co o tym mówić. W każdym razie to są setki, tysiące decyzji poszczególnych osób na pomoc swoim sąsiadom. Najczęściej tak jest. Mhm. Fundacja Nasza Ziemia to prawie 20 lat już funkcjonuje, czy ponad 20 lat. No, prawie 25. 25. No i my pamiętamy ją z akcji Sprzątanie Świata. Cóż wam się, panowie, stało, że i panie, że nagle rzucacie wszystko i sprzątacie świat? To też jest niepojęte. No to jest dokładnie tak samo jak każdy z przedmówców. Gdzieś tam nagle człowiek odkrywa w sobie takiego, co każe mu uświadomić sobie, że jego własne życie nie zamyka się w zasięgu jego rąk, tak? Tylko dotyka innych i trzeba coś robić wspólnie. Ja tą żyłkę społecznikowską odkryłem w sobie bardzo, bardzo dawno temu. Chyba przede wszystkim dzięki harcerstwu, ale później trochę przez przypadek, bo ja w ogóle miałem być nauczycielem, ale rozchorowałem się na żółtaczkę i nie zahaczyłem się na pierwszy rok szkolny. Natomiast potem trafiłem do Fundacji Nasza Ziemia i uznałem, że to jest bardzo dobra formuła, bo z jednej strony ona pozwala robić fantastyczne rzeczy, które są ważne dla wszystkich, bo czyste, zdrowe środowisko to jest fundament, dzięki któremu każdy z nas może się dobrze rozwijać. To jest rzecz absolutnie wspólna, ponad światopoglądowa, ponad polityczna, ponad gospodarcza. Jest świetnym wehikułem do niesamowicie ważnej rzeczy, to znaczy do budowania kapitału społecznego. I to i tak to poszło, i tak to ciągle trwa. Dodatkowo to jest taka praca, która wymaga nieustannego rozwoju własnego i daje świetne okazje do rozwoju własnego, bo tak żartobliwie mówiąc, w momencie, kiedy tak jak w mojej organizacji próbujemy uskuteczniać taką publiczną edukację ekologiczną, kampanie informacyjne, angażować ludzi w działania, to trzeba być, nieraz się śmiejemy, tak sprawnym jak najlepsze
agencje kreatywne, tak skutecznym jak najlepsze agencje reklamowe, tak dobrze zorganizowanym jak najlepszy biznes. No dobrze, właśnie to jest ciekawe. Ja rozumiem, że mamy grono zapaleńców, ale jak wciągnąć do tego innych? Powiedzcie panowie, jak to robicie? Bo to jest dla mnie najbardziej interesujące. Ja myślę, że nasz przedmówca w tej chwili już powiedział. Maciej Woźniakiewicz. Bo całe swoje jak gdyby pochodzenie określił harcerstwo. To jest jedna wielka nauka empatii. Ja cały czas mówię o empatii, dlatego że to jest sposób patrzenia na drugiego człowieka, odczuwanie tego jego potrzeb. To nie jest chodzenie za końcem własnego nosa, tylko to jest dostrzeganie drugiego człowieka, że ja jestem mu potrzebny. Ilekroć rano wstaję, powinienem się zapytać, co ja drugiemu, tyle jestem w ogóle wart, ile daję drugiemu. To jest chyba to hasło wywołane. Harcerstwo to jest jedna rzecz, ale druga rzecz i chyba jeszcze bardziej ważna to jest to, co wynosimy z domu. Bo to jest ta podstawowe miejsce, gdzie się formuje. Ja myślę, że to są dwa podstawowe miejsca, bo harcerstwo również kształtuje młodego człowieka. Jakieś wzorce mu daje do naśladowania, prawda? Interesuje go drugim człowiekiem. Interesuje go to, że nie sam jesteś. Jesteś w pewnej grupie. Z tą grupą należy się liczyć. Masz pomagać komuś, kto jest obok ciebie i czuje jakieś nieszczęście. Uczy odczuwać, bo empatii da się nauczyć. Ale przecież mówi się, że Polacy są narodem egoistów, że każdy sobie rzepkę skrobie, każdy pilnuje swej wycieraczki, poza tę wycieraczkę, którą ma przed drzwiami, nosa nie wychyla. No więc, a panowie opowiadacie o jakiejś innej Polsce. No przepraszam. Ja bym się nie zgodził z tą tezą, dlatego że chociażby mnogość organizacji pozarządowych, która w Polsce jest, to jest najlepszy przykład na to, że być może jest pewien stereotyp, ale on ma się nijak do rzeczywistości, bo gdyby było tak, że na niczym nam nie zależy, to nie byłoby blisko 100 tysięcy organizacji pozarządowych. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, przecież to jest. Tak, i tych, którzy, dla których te organizacje powstały, no bo uświadommy sobie jedną podstawową rzecz. Organizacja nie powstaje dlatego, że nagle znajduje się ktoś ambitny, kto chce stać się królem we własnej wiosce, tak? Tacy ludzie trafiają bardzo szybko do polityki. Robią karierę w biznesie albo w polityce. Ci, którzy zakładają organizację, chcą pomagać ludziom, zwierzętom, prostować sprawy. To jest naprawdę olbrzymi atut i olbrzymi kapitał, rzecz nie do przecenienia. Ja opowiem taką anegdotkę z pierwszej akcji Sprzątanie Świata. To był rok 94. Mira Stanisławska-Mejsztowicz, wówczas od 30 lat mieszkająca w Australii, przyjechała do Polski, jak jej się wydawało, na krótki urlop. Tak, przywiozła koncept bardzo prosty, można sprzątać po sobie. To jest 94 rok, a więc w Polsce mamy wtedy już pełne półki wszystkiego, przede wszystkim opakowań jednorazowych. No i Mira, która widziała ten zupełnie z drugiej strony świata ten problem, zwracała uwagę na to, że zaraz będzie problem ze śmieciami. W Polsce wówczas usłyszała od władz Ministerstwa Środowiska, że po pierwsze Polacy nie są zdolni się zorganizować i nie chcą dbać o środowisko, bo teraz to musimy się, droga pani, odkuć. A czyny społeczne to były i się przeżyły. I to była wiosna 94 roku, we wrześniu, pół roku później, ponad 1 100 000 ludzi w całej Polsce bierze udział w pierwszym sprzątaniu świata, więc ja się absolutnie nie zgodzę z tym, że Polacy są egoistami. Natomiast my jesteśmy bardzo nieufni. Nie potrafimy chcieć współpracować. I to jest problem. I tutaj organizacje pozarządowe pełnią niezwykle istotną rolę, dlatego że taka trochę teorii o kapitale społecznym, mówi się, że on jest albo poziomy, albo pionowy. Tak? I my mamy świetnie wykształcony ten kapitał poziomy. Tak? Znaczy w tej grupie, którą tworzymy, my mamy do siebie pełne zaufanie i jesteśmy w stanie naprawdę wiele za tego brata z szeregu oddać. Natomiast zupełnie nie mamy zaufania do innych grup, zwłaszcza tych, które gdzieś tam są niżej albo wyżej w tak zwanej hierarchii z nami. I to powoduje, że my jesteśmy bardzo zatomizowani. Do pana Kowalskiego mam pytanie. Pamięta pan pierwszego swojego opiekuna, chłopca z porażeniem, który otrzymał od was pieniądze na rehabilitację? O nie, pierwszego to nie pamiętam, dlatego że nigdy nie było pierwszego. To od razu przychodziły całe grupy. Tak? Co dzień to były inne osoby. Tak? I no, tylko wtedy była taka sytuacja, że ja miałem pieniądze. Ja nie liczyłem, kto do mnie przychodzi. Dlaczego do mnie naprawdę przychodzi, chcesz pieniądze, chcesz, no to do żony proszę, wypłać mu tam. Nie sprawdzałem, na co on te pieniądze nawet wydaje. Ja byłem taki rozrzutny, głupio rozrzutny, no nie byłem sam zorganizowany pod tym kątem. Tak, no, z biegiem czasu to się wszystko zmieniło. Mm-hmm.
Panowie, a w takim razie jak zbudować ten kapitał między ludźmi, którzy chcą działać i tymi, których trzeba wciągnąć do wspólnego działania? Ja bym jeszcze szybko zaczął od kwestii zaufania społecznego, dlatego że sądzę, że niezwykle ważną funkcją organizacji pozarządowych w Polsce jest budowanie zaufania społecznego. To jest nasze zadanie, które jesteśmy w stanie wykonywać. W Polsce to są fatalne wyniki, wszyscy o tym wiemy. Natomiast, jak pan powiedział świetnie, my nie jesteśmy egoistami, my jesteśmy bardzo wrażliwi, ale niepełnosprawni w przekraczaniu granic społecznych. Teraz, jak zbliżają się święta, jest Wigilia, wykonujemy dwa gesty. Przekazujemy sobie prezent zawinięty w papierek i podajemy rękę z opłatkiem. To, co najczęściej się dzieje w Polsce, to jest przekazywanie prezentu, tak? Czyli tarczyńcy, przekazywanie środków finansowych i różne inne działania, takie pośrednie. One są bardzo cenne. Natomiast musimy się przenosić w stronę gestu, nie wyciągnięcia ręki. To jest wolontariat. Wolontariat jest czymś, co naprawdę jest w stanie zmienić społeczną rzeczywistość w Polsce i co ją zmienia, czyli zaangażowanie człowieka w człowieka, bo tylko to realnie buduje właśnie to społeczne zaufanie. Pan Kowalski mówił, że to trudno znaleźć dobrych współpracowników, dobrych ludzi przed audycją, jak rozmawialiśmy, prawda? I szczególnie jeśli chodzi o opiekę, o pomoc dzieciom. Na przykład do rehabilitacji dla dorosłych, to jest naprawdę dużo rehabilitantów chętnych. Ale jeśli chodzi o rehabilitację dzieci, to naprawdę jest mało, a jeszcze jest jeden warunek. Ci rehabilitanci muszą lubić dzieci. Muszą lubić dzieci. A to też nie zawsze idzie w parze. Cierpliwość do dzieci, tak, prawda? Cierpliwość, podejście, bo to dziecko, no to wiadomo, jak w naszym przypadku, to najczęściej nie chodzi, nie mówi, a tak mówi, to kiepsko jak chodzi, to też kiepsko. No trzeba je karmić, trzeba bez przerwy czasami silnie wycierać.